litości przed Państwem jest z samego siebie stresujące występowanie po Elbląskiej Orkiestrze Kameralnej ze świadomością, że pięknie i harmonijnie już było, tylko ten stres podwaja. Szanowni Państwo, Panie Prezydencie Polski, Panie Senatorze, Panie Poseł, Panie Prezydencie Miasta Elbląga, Pani i Panowie Wiceprezydenci, Radne, Radni, Rady Miejskiej, Szanowni Goście. Dzisiejszy dzień bez wątpienia przejdzie do historii współczesnej Elbląga jako ważny dzień. W dniu dzisiejszym gościmy legendę polskiej Solidarności. Gościmy prezydenta Polski, laureata Pokojowej Nagrody Nobla w jednej osobie. Witamy człowieka, który stał się spiritus movens zmian w Europie. Pokojowej rewolucji, czy jak mówią inni, ewolucji, która stała się początkiem końca tak zwanego bloku państw demokracji ludowej, a właściwie krajów totalitaryzmu komunistycznego. Przede wszystkim jednak witamy dzisiaj Lecha Wałęsę, honorowego obywatela naszego miasta. Formalnie stał się honorowym obywatelem naszego miasta 27 października. Dzisiaj przybył osobiście odebrać ten zaszczytny dla nas tytuł. Panie Prezydencie, w imieniu Rady Miasta, w imieniu własnym, dziękuję Panu za dzisiejsze przybycie. Szanowny Panie Prezydencie, Panie i Panowie Parlamentarzyści, Panie Marszałku, Panie i Panowie Radni Rady Miejskiej, Panie i Panowie Prezydenci, wszyscy zaproszeni, zacni goście. W 2011 roku mija 30 lat od wydarzeń, które doprowadziły do wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Genezy tej decyzji szukamy w wolnościowym zrywie milionów Polaków, zrywie, który był dokonany pod sztandarem niezależnego, samorządnego Związku Zawodowego Solidarność z jednym przywódcą, z Lechem Wałęsą na czele. Kiedy dzisiaj podczas krótkiej pogawędki usłyszałem celną uwagę od Pana Prezydenta Wałęsy, że Elbląg jakoś tak stoi z boku dzisiaj, to chcę powiedzieć Panie Prezydencie, że w tamtych ponurych czasach Elbląg nie stał z boku. My również w naszym mieście organizowaliśmy strajki, były demonstracje, ponosiliśmy także ofiary. Trzy ofiary noszą imiona naszych ulic. Rybinin, Sawicz, Godlewski. Panie Prezydencie, nie zapomnieliśmy o bohaterach naszej historii i nie zapomnimy. Szanowni Państwo, nie obawiajcie się, tu tak dużo nie jest napisane, to ma tylko takie wielkie rozmiary. Ale gdy tu wchodziłem, tak sobie pomyślałem, że jest pewien związek z tą wielkością i z dokonaniami pana Lecha Wałęsy. Pamiętacie Państwo, jakim długopisem pan prezydent podpisywał porozumienia sierpniowe? Też był duży. Proszę Państwa, przeczytam treść uchwały o nadaniu tytułu honorowego obywatelstwa miasta Elbląga i jej króciutkie uzasadnienie. Uchwała nr 9/211/2011 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 27 października 2011 roku w sprawie nadania tytułu honorowego obywatela miasta Elbląga uchwala, co następuje. Nadaje się tytuł honorowego obywatela miasta Elbląga panu Lechowi Wałęsie. Wykonanie uchwały powierza się prezydentowi miasta Elbląga. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie tej uchwały. W uznaniu szczególnych zasług i wyjątkowego wkładu w rozwój demokracji i odzyskanie niepodległości przez narody Europy Środkowo-Wschodniej, jednemu z twórców potęgi NSZZ Solidarność, uosobieniu pamięci narodowej i krzewienia prawdy o ofiarach grudnia 70
walczących o wolność i godność ludzi pracy. Laureatowi Pokojowej Nagrody Nobla i pierwszemu prezydentowi suwerennej i niezawisłej III Rzeczpospolitej Polskiej. Rada Ministra w Elblągu w dniu 27 października 2011 roku nadała panu Lechowi Wałęsie tytuł honorowego obywatela miasta Elbląga. Podpis pana prezydenta i przewodniczącego rady. Panie prezydencie, panie prezydencie miasta Elbląga. Pomóc rozwiązać programowo i strukturalnie obecny czas. Ja jako rewolucjonista, bo tyle lat walczyłem, 37 lat, nawet żonie zabrałem, co opisuję w książce, zabrałem z małżeństwa, podałem wszystko, musiałem dać dla walki o ojczyznę. I właśnie zgubiłem wątek. Szanowni Państwo, i dlatego też kończąc, chcę Państwa tylko prosić, na 5 lat, najwyżej na 10, weźmy się i postarajmy znaleźć odpowiedzi dla mnie, dla rewolucjonisty i dla Was na 3 zasadnicze pytania. Po pierwsze, jaki system ekonomiczny pod te nasze pomysły? Niech nikt nie wyobraża sobie, że ten kapitalizm jest do utrzymania przez te stulecia. Na pewno gospodarka wolnorynkowa, na pewno własność prywatna, ale nie takie nieuczciwości. Kiedy podważyliśmy wielką rolę Pana Boga w skali światowej, kiedy nie boimy się sąsiadów, to jest oczywiste, co będą robić ludzie pracy, a pójdą do przodu. Będą żądać sprawiedliwości, będą żądać sprawdzenia, kto posiada co. W krótkim czasie, już to się zresztą zaczęło nawet w Stanach, w krótkim czasie, jak nie znajdziemy dobrych rozwiązań, jak nie uwłaszczymy narodu, jak nie powiemy, że to kapitaliści, właściciele są odpowiedzialni za bezrobocie, oczywiście rządy mają pomagać, ale to oni mają, muszą znaleźć pracę, nie może być tak, że nie ma pracy. To nie, nie w tej epoce. I dlatego też musimy pomóc, by nie wpaść w anarchię, w demagogię, musimy pomóc znaleźć rozwiązania ekonomiczne na ten czas, na XXI wiek. To jest pierwszy problem, pierwsze pytanie, na które ja nie mam odpowiedzi. I drugie pytanie o naszą demokrację. Nawet tu Państwo słyszeli, że ktoś tu mówił o tym, że co to za rządy, tak na skróty. Szanowni Państwo, no bądźmy poważni. Te rządy to wybraliśmy. Jak ktoś ma inny pomysł na demokrację, proszę uprzejmie. Ale bądźmy poważni. To, że ktoś tam nie wybrał, ale ogólnie zostali wybrani. Więc szanujmy naszych przedstawicieli. Wybrajmy lepiej. Te grudnie mnie prześladowały. Te grudnie były dla mnie zawsze strasznie trudne. Teraz jest przyjemniejszy ten grudzień, a ja w otoczeniu Was jestem w stanie, że jak zastanowicie się dobrze i będziecie w stanie wykorzystać moje możliwości, to ubijemy niezły interes. Z tym, że na jakieś takie składki czy coś, to nie liczcie. Ja nie jestem dobry. Wszystkiego dobrego Wam życzę i jestem w zasięgu Waszych możliwości i do dyspozycji, mając nadzieję, że razem coś jeszcze w tym naszym życiu w naszych miastach, dla naszej polskiej Europy. Razem. Dziękuję. Panie prezydencie, czekamy na Pana tutaj i mamy taką gorącą prośbę. Ja pozwolę sobie na początek na chwilę prywaty, bo 30 lat temu byłem na Gdańskiej Zaspie w tym wielotysięcznym tłumie oczekującym na Pana powrót z udeblowania.
W tym tłumie rzeczywiście była nadzieja, bo był Pan dla nas symbolem walki, niezłomności i wolności. Jest to, jeszcze nie skończyłem, Panie Prezydencie, jest do tej pory. Dlatego historia tak zatacza koło i chcielibyśmy się prosić o przejście wstępu na wystawę, która opowiada trochę o stanie wojennym z akcentami Lecha Wałęsy dostrzegalnymi. Taśma jest dosyć oryginalna, dlatego tutaj środka jest z nożyczkami. Oryginalna. Bardzo prosimy o... Tylko macie jedne nożyczki? Jedne nożyczki, tak. Ja do połowy. To takie czasy były. Panie przewodniczący. Po organie nie pojechał. Już prezydent pojechał po organie. Panie prezydencie, o, odwrócę, żeby było widać. Robotnicy. Wystawa otwarta, zapraszam do wystawy. Czekamy się. Ja poproszę, panie prezydencie, bo jeszcze mam na ciebie.